Tematem tegorocznych rekolekcji wielkopostnych jest król Dawid, Boży harcownik. Strasznie bliska historia życia każdemu z nas. I można powiedzieć, że poruszymy się w tej historii Dawida, szukając swojej historii przy tej okazji, bo ze Słowem Bożym to jest właśnie tak, że ono jest bardzo bliskie naszemu życiu. Dlatego jest Słowem Boga. Ono się nie starzeje. Ono nie traci na swojej wartości, na swojej aktualności. I zobaczycie, że w wielu tych momentach, patrząc na historię Dawida, będziemy widzieli swoją historię. I w tej konferencji wstępnej, w tej homilii wstępnej, parę takich kluczowych spraw dotyczących Dawida. Jest to czas przełomu XI i X wieku przed Chrystusem. Żydzi zdobyli już naród wybrany, zdobył już ziemię obiecaną. I po wejściu tej ziemi obiecanej, ta ziemia obiecana zostaje podzielona na pomiędzy 11 pokoleń Izraela. Jedno pokolenie, pokolenie Lewiego, nie otrzymuje ziemi, ponieważ to pokolenie było przeznaczone do służby Bogu i te 11 pokoleń miało utrzymywać te 12 pokolenie. Każde pokolenie otrzymuje ziemię i po prostu można powiedzieć, że to jakby takie było 11 oddzielnych księstw. W sytuacjach zagrożenia ze strony wrogów zewnętrznych pokolenia łączyły się ze sobą, wystawiały wspólne wojsko, czy też w sytuacjach, kiedy były jakieś konflikty pomiędzy pokoleniami i wówczas Pan Bóg wybierał sędziego. Między innymi właśnie Debora była sędzią, tak, Samson, Samuel, prorok, przy okazji też ostatni sędzia. O ile dobrze pamiętam, było około 12 sędziów, czy 11 tak w całej historii Izraela. I to można było powiedzieć, był okres przejściowy. Kiedy mijały konflikty, mijały zagrożenie zbrojne, wówczas ustawała misja sędziego. W narodzie żydowskim powstaje bardzo silne pragnienie ustanowienia króla. Oczywiście ma na to wpływ fakt, że oni żyją wokół różnych innych narodów, gdzie także istnieją królowie, zwierzchnicy i chcą też takiego króla. Osobami, które przeciwstawiają się tej koncepcji, są oczywiście prorocy i ci, którzy właśnie pełnią służbę świątynną. Jeszcze świątyni nie ma, służbę można powiedzieć Bożą. Dlaczego? Dlatego, że istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że Izrael odwróci się od Boga. Izrael był państwem teokratycznym, narodem teokratycznym, czyli władza państwowa w narodzie była oparta całkowicie na dekalogu. I można było powiedzieć, że jedynym panem, jedynym królem był Pan Bóg. Aczkolwiek jest to Pan Bóg jest królem niewygodnym, jest królem nieprzewidywalnym. Dlatego, że tak jak zresztą później usłyszymy to wielokrotnie w Piśmie Świętym, myśli moje nie są myślami waszymi, drogi moje nie są drogami waszymi. Człowieka jesteśmy w stanie jako tako przewidzieć. Człowieka jesteśmy w stanie wprowadzić w jakąś pewną zależność. Jesteśmy w stanie mieć pewien wpływ na człowieka, wywrzeć na nim pewną presję. Jest to niemożliwe przy Panu Bogu. Boga nie widać, drugiego człowieka widać. Jesteśmy w stanie coś u człowieka sobie załatwić, tak? Tutaj u Pana Boga cała przestrzeń, można było powiedzieć, niewiadomych. Pan Bóg działa tak, jak chce, prowadzi ten lud swoimi drogami. Jest nieprzewidywalny, jest nieopanowalny, tak można było powiedzieć. A z drugiej strony mamy też świadomość, że Pan Bóg, kiedy daje swoje słowo, to te słowo jest często bardzo takie trudne, uciążliwe. Dlatego lepiej zastąpić to prawo jakimś swoim prawem, prawem króla. Te prawo już można obejść. Można wyszukać jakiś furtek, które będą pozwalały jakoś przeżyć, jakoś się odnaleźć w tym świecie. A drugą, można powiedzieć, grupą takich niebezpieczeństw króla jest to, że król z czasem
co pokazywały zresztą ościenne kraje, choćby Egipt, z którego Żydzi wyszli, król z czasem zaczyna rozić sobie pretensje do bycia kimś więcej niż człowiekiem. Prorok Samuel, który właśnie występuje przeciwko pokoleniom, żeby one nie wybierały tego króla, pokazuje na to, że król ma pewne prawa. Prawa zabierania najlepszych sobie ziem, żądania także oddawania mu części plonów, brania w służbę wojskowo, zabierania kobiet jako nałożnice, jako te, które będą pracowały w pałacu, na dworze królewskim, wydawania rozporządzeń. Ale można by powiedzieć, że te argumenty od strony tej teologicznej, ale także od tej strony takiej praktycznej, one nie przemawiają. Żydzi bardzo chcą mieć króla. Samuel, można powiedzieć, namaszcza Saula, pierwszego króla. Oczywiście dzieje się to z ustanowienia Bożego. Saul zostaje wybrany i rzeczywiście początkowo Saul jest bardzo gorliwym człowiekiem. Niemniej Saul wykonuje dwóch rzeczy, które są nie po myśli Bożej. Ja na razie wprowadzam do Dawida, żeby pokazać pewien kontekst. Saul nadaje się na króla, dlatego że, jak mówi Pismo Święte, przewyższa wszystkich o głowę. Jest postawny, elegancki, przystojny, sprawny, dobrze zbudowany. Zupełnie można powiedzieć przeciwieństwo Dawida, za chwilę to zobaczymy. Ale Saul w czasie swojego rządu doprowadza do tego, że łaskę, którą otrzymał, łaskę wybrania, po prostu zaczyna marnować. W przeddzień walk z Filistynami prorok nie przychodzi. Miał złożyć ofiarę. Mija czas ustanowiony przez proroka. Proroka nie ma. Ludzie zaczynają się niepokoić, zaczynają wątpić w możliwość wygrania bitwy. Powoli niektórzy zaczynają odchodzić do domów. Co robi Saul? Saul po prostu sam składa ofiarę, by zatrzymać przy sobie lud. Gdy Samuel dociera, jest już po ofierze. To bardzo się nie podoba Samuelowi, jako pomazańcowi, jako prorokowi Bożemu, ponieważ Saul chciał w tej ofierze ukazać swoją wielkość, że to właśnie dzięki niemu, że to on złożył tę ofiarę, dzięki niemu właśnie będzie pomyślność, będzie zwycięstwo nad wrogami, nad Filistynami. I uzurpuje sobie władzę, która do niego nie należy. Można powiedzieć, że w tym momencie widać, ale to chyba też było widać w różnych innych jeszcze momentach historii zbawienia, to co także później będzie w Polsce problem tronu i ołtarza. Dwuwładzy. Władzy, która chce sięgnąć po nie swoje prerogatywy. I właśnie to jest pierwszy taki moment, kiedy Saul dostaje ostrzeżenie, można powiedzieć, żółtą kartkę, że przekroczył swoje kompetencje, że to się nie podoba Bogu. Niech on się zajmie tym, co ma się zająć. Zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, i tak przyjdzie ze strony Pana Boga. On nie musi wymuszać niczego na Panu Bogu. On nie musi powodować, że Pan Bóg teraz będzie przymuszony tą ofiarę, żeby iść błogosławić. To jest właśnie ta pokusa, która myślę, że każdy z nas jakoś to czasami odczuwa, jakby wpływania na Pana Boga, wymuszania na Panu Bogu. A jednocześnie potrzeba chwały. Bo ja będę, dzięki mnie, ja złożyłem tę ofiarę. To się stało dzięki mnie. Ja zatrzymałem przy sobie ludzi. Ja im dałem nadzieję. Dzięki nim, dzięki mnie będzie zwycięstwo. A drugi taki moment jest, kiedy Saul ma wybić co do nogi cały ród, cały naród Amalekitów. To byli w ogóle wrogowie, lud nomadyczny, który przeszkadzał Izraelitom w ogóle wielokrotnie w czasie ich podróży do Ziemi Obiecanej. Właśnie na niego miała być obłożona klątwa. Wszystko i wszystkich Saul miał wybić. Tego nie robi. Zostawia przy życiu Amalekitów, a z ich zwierząt składa Bogu ofiarę. Z jednej strony też ciekawa rzecz. Nie słucha Słowa Bożego, tak? Czyli tego, które Bóg poleca mu czynić, a z drugiej strony zachowuje pewien pozór. Bo kiedy Samuel go pyta, czy dokonał tego, co Pan Bóg mu nakazał, on mówi, że tak, oczywiście, że tak. Ale w rozmowie wychodzi, że wcale tak nie było.
że to, co Bóg mu nakazał, on zinterpretował po swojemu. Myślę, że też w życiu nas słowo może być powiedziane. I masz bardzo jasno słowo powiedziane. Ale człowiek zaczyna to słowo po swojemu traktować. To znaczy po swojemu tłumaczyć. Pamiętam takie zdarzenie, taka dygresja, kiedy właśnie jednego z pastorów w krajach skandynawskich oskarżono przed sądem za to, że ma mowę nienawiści. On po prostu cytował list świętego Pawła, ale także Ewangelię, mówiąc o tym, to była kwestia nacisku ze strony homolobby, że mężczyźni, którzy podejmują te współżycia, nie otrzymają Królestwa Niebieskiego. I on tylko cytował Pismo Święte. Został skazany w pierwszej instancji właśnie za tą mowę nienawiści, miał to odwoływać, ale odwołał się do wyższej instancji i sąd wyższej instancji uniewinnił go. Jako zalecenie zabronił mu cytowania Pisma Świętego. Twierdząc, że to Pismo Święte powstało w zupełnie innych czasach, w zupełnie innej kulturze, zupełnie w innym kontekście i być może wtedy rzeczywiście miało cokolwiek do znaczenia, natomiast dzisiaj jest zupełnie niepotrzebne i zupełnie nie na dzisiejsze czasy. I właśnie to też jest taka pokusa, że my do Słowa Bożego możemy też podchodzić, że nie jest na dzisiejsze czasy, że to Słowo Boże mnie nie zna, że to Słowo Boże w ogóle mnie nie musi dotykać. Na rekolekcjach, które przeżywałem tutaj niedawno, rekolekcjach kapłańskich, już być może gdzieś powiedziałem ten przykład, rekolekcje, bym powiedział, prowadzone pobożnie, aczkolwiek ten, który prowadził te rekolekcje, nie miał daru przemawiania. Były to jedne z najnudniejszych rekolekcji, jakie w życiu przeżyłem i prawdę mówiąc, zastanawiałem się, po co tu jestem, po co to marnowanie czasu. I choć sam wielokrotnie na rekolekcjach, kiedy prowadzę, mówię o tym, że rekolekcjonista nie jest najważniejszy, to dopiero musiałem się namacalnie przekonać, że właśnie tak będzie. Także w czasie tych rekolekcji. I któregoś wieczoru siedzieliśmy przy kolacji. Naprzeciwko mnie siedział ksiądz Darek, który pracuje w radiu. Darek jest we wspólnocie neokatechumenalnej. No i tak go zapytano, znaczy takiej odczepnej, no co tam, słuchaj, na którym jesteś etapie tej formacji, bo ta formacja trwa 25 lat w ogóle. Mówi, że jest teraz po takim drugim skrutinium, a tam na tym drugim skrutinium, czy na takim okresie, można powiedzieć, podsumowania i przejścia dalej, jest taki moment, że słyszy się Ewangelię, która mówi o tym, idź sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. I pójdź za mną. Mówi, że kiedy to słowo usłyszał na tym skrutinium, nie mógł tego słowa przyjąć. Mówi, potrzebowałem całego roku na to, by te słowo do mnie dotarło. Mówi, musiałem stoczyć bitwę, tak jak zresztą jeszcze będziemy toczyć bitwę z Goliatami, ale mówi, musiałem stoczyć bitwę z różnymi myślami, które przychodziły mi do głowy. Pierwsza sprawa to była moja głowa, która mi mówiła, to za ostro, to nie na dzisiejsze czasy, to za bardzo radykalnie. Druga myśl, stoczyć bitwę z księżmi, którzy będą patrzeć na to, co on robi. Powiedz, nie przejmuj się, no co ty? Daj ze spokój. Za ostro. Zresztą tej rozmowy słuchał jeszcze jeden ksiądz i powiedział, ale tak nie można żyć przecież, jak Ewangelia mówi. No nie da się żyć bez pieniędzy. I wtedy Darek powiedział, no zobacz, właśnie to jest ten demon. To jest ten demon, który tak mówi, tak nie można. Słowo Boże mówi, idź sprzedaj, rozdaj, co masz. I pójdź za mną. A on ci mówi, tak się nie da. Mówi, to jest ten demon. Z tym demonem też musiałem walczyć. I trzeci demon, który był, to był demon rodziny. Według zasady, kto ma księdza w rodzie, temu biedę nie dobodzie. Rodzina ma oczekiwania. Tam niekoniecznie łoży na księdza, no bo przecież każdy ksiądz ma. To po co mu dawać? Jak to się nazywa? Najczęściej łoży się na pozostałe dzieci, które mają swoje rodziny, mają swoje dzieci i tak dalej. No ksiądz zawsze poradzi. Ale gdy tylko coś się zacznie dziać, gdy już powoli życie się kończy, rodzina, tak jak to bywa, odwiedza, interesuje się bratem, a jeszcze trumny dobrze nie domkną, a już się zastanawiają, kto to weźmie.
co z tym zrobić. Ja to przeżywam, znaczy nie przeżywam tego, ale doświadczam tego w kontekście Żabiec. Może nie cała rodzina, ale niektórzy się zastanawiają, co to będzie, jak to będzie. W diecezji też się zastanawiają, na kogo to będzie. Już powiem tylko, że już parę ofert dostałem, na kogo to przypisać, a jeszcze żyję. I mało tego, jeszcze nawet tego nie spłaciłem. Jeszcze przecież kredyt jest zaciągnięty, który będę jeszcze jakiś czas spłacał. Ale już są dobrzy ludzie, którzy się zastanawiają, jak to moje trumnę odciążyć. Jak to zrobić, żeby mu takie było ciężko w tej trumnie i kto by to przejął. I Darek mówi, że też mogą się z tym zmierzyć. On też ma chyba z 5 czy 6 rodzeństwa. I kiedyś powiedział do mnie jedną taką rzecz. Przepraszam, taka dygresja. Mówi do mnie tak, pamiętaj, wszystko, co będziesz miał, wydawaj, wydawaj, wydawaj. Nie zostaw po sobie ani złotówki. Mówi, bo na twoją trumno dopuścisz do tego, że rodzina się pokłóci. Mówi, ja widziałem, co się działo po weselu mojej jednej z sióstr, kiedy to zostały łyżki i dwie siostry nie widziały, które te łyżki są, czy to jej, czy tej. Mówi, jakbyś ty zobaczył, jak one się kłóciły o te łyżki. Tak, ja zobaczyłem to kłótnie, że one się nie potrafiły tym podzielić. Mówi, słuchaj, pamiętaj o tym, nic po sobie nie zostaw. Albo rozdaj, albo sprzedaj, ale korzystaj z życia, mówi, nie zostawiam. No i mówi, też musiał się zderzyć z tym, że już rodzina zapyta, gdzie twój samochód, gdzie twoje mienie i tak dalej. Mówi, potrzebowałem całego roku na to, żeby uwierzyć, że to słowo jest prawdziwe. I mówi, pewnego dnia popatrzył po tym swoim chałupie, po tym, co posiada i zobaczył, że to wszystko, co ma najdroższe, to jest samochód. Sprzedał ten samochód. Wszystkie pieniądze, które wziął za ten samochód, poszedł, wrzucił do skarbony dla ubogich. Mówi, na drugi dzień przychodzi do niego człowiek, mówi tak, ksiądz potrzebuje samochodu. Proszę księdza, tu są kluczyki. Może ksiądz ten samochód bezpłatnie używać przez 3 czy tam pół roku, 3 miesiące czy pół roku, już nie pamiętam, chyba 3 miesiące. Mówi, nie zdarzyło mi się nigdy, żebym piechotą poszedł do miasta, on kawałek ma do swojego radia. I mówi, Pan Bóg się o to wszystko zatroszczył. Z czasem ma teraz samochód, kupił samochód. Ktoś powie, a to jednak ma samochód. Ale tu chodziło o to, żeby on usłyszał, zmierzył się z tym demonem, czy to słowo, które jest tutaj, czy jest prawdziwe, czy nie. Mówi, cały rok wojował się nad tym. I mówi, ale dzisiaj jestem pewien tego, że jestem wolny. Że demon posiadania nie ma nade mną władzy. Można było powiedzieć właśnie to w kontekście Saula. Co ja chcę czynić? Czy słowo, które jest powiedziane, Słowo Boże, czy ono ma naprawdę moc? Czy ono naprawdę może dotykać mojego serca? Czy ono naprawdę może mnie przemieniać? Czy też właśnie te słowo biorę, jakby powiedział Norwid, przez rękawiczki, Ewangelię, i nie wierzę, że to słowo ma moc. No ale skoro nie wierzę, że to słowo ma moc, to wiem o tym, że to słowo nie zadziała w moim życiu. No ale koledzy, który prowadziłem w Hubli, był ze mną, wspominał taki ksiądz Jarek, on idzie w tym kierunku charyzmatycznym, uzdrawiania i tak dalej, i dał przykład młodego człowieka Marcina Zielińskiego, chłopaka, który ma 26 lat, po AWF-ie, wysoki, przystojniak, który prowadzi w Polsce, nie słyszałem o nim, prowadzi w Polsce na świecie różnego rodzaju seminaria dotyczące posługi uzdrawiania. Człowiek, który podchodzi, modli się i człowiek wstaje zdrowy. Świecki człowiek. Ale mówi, 3 lata, 3 albo 2, podchodził do każdego, kto tylko się źle miał i modlił się, mówi, nic nie było. Nie było żadnych efektów. Mówi, to już nawet wyglądało na to, że on już oczekiwał, że ci chorzy będą, aby tylko mieć okazję. Ale Pan Bóg właśnie w nim musiał najpierw zburzyć tą pychę, która była w nim, że on chciał uzdrawiać, żeby zrozumiał, że to nie on będzie uzdrawiał, tylko będzie przez niego uzdrawiał Chrystus. Jak wrócicie po rekolekcjach, obejrzyjcie sobie na YouTubie, jest wywiad właśnie z tym Marcinem Zielińskim, w ogóle innych parę takich rzeczy. To jest taki, można powiedzieć, jakiś dar odnowy dla Kościoła. Młody człowiek, którego szczególnym charyzmatem jest pójście do ludzi młodych. Myślę, że kiedyś go trzeba będzie na rekolekcje kazecki zaprosić.
ale to słowo z mocą. Słowo z mocą. A dlaczego to słowo z mocą jest? Bo on uwierzył w to słowo. Ja sam widzę, jak się sam mocuję ze Słowem Bożym. Jak wielokrotnie to słowo czytam, wielokrotnie do tego słowa podchodzę, a jednocześnie, gdy przychodzi moment mojego wyboru, mojego decyzji, to nie robię tak, jak to słowo mówi. Idę swoimi schematami. Można powiedzieć, że to jest właśnie ta historia Saula i odrzucenia Saula. To nie jest tylko w tym, że to Bóg go odrzuca. Tylko można powiedzieć, że on przez swoje wybory nie pozwala, żeby Bóg się do niego zbliżył. Że Bóg zaczął działać w jego życiu. I może to, co jakoś pierwsze, jakoś tak, żeby nam to wybrzmiało w czasie tych rekolekcji, to jest to, czy ja pozwalam Bogu, żeby on naprawdę przyszedł do mojego życia. Czy ja naprawdę pozwalam, żeby Bóg mnie dotykał w moim życiu. Żeby Bóg zaczął zmieniać moje życie. Czy też na zewnątrz, tak jak Saul, po części wypełniam pewną posługę. Czyli mogę powiedzieć, nie jest ze mną źle. Bo rzeczywiście zrobiłem to, ale z drugiej strony zostawić sobie takie małe furteczki, małe takie momenty, które i tak zrobię po swojemu. Tak jak Saul, który miał wykonać wolę Pana Boga, miał wykonać słowo Pana Boga, ale on zrobił to po swojemu, tak jak on chciał, jak mu się wydawało. Nie tak, jak miał powiedziane. I Ewangelia, wydaje się, jest bardzo prosta. Ewangelia, która mówi wprost, bezpośrednio, jasno. Tylko jest właśnie pytanie, czy ja wierzę, że to słowo może mnie uzdrowić. Że to słowo może przyjść do mojego życia. I że da się tym słowem żyć. I teraz mamy wybór Dawida. Chwileczkę się przedłuży konferencja. Żyjecie w ogóle? Jak komuś już będzie ciężko, proszę bardzo zacząć głębiej oddychać. Albo chrząkać. Ja już wtedy będę wiedział, że to już jest ten moment ciężki. Można uchylić okna troszeczkę. Żebyście nie zasnęli. Na przemowie świętego Pawła mówi o tym list Księga Dziejów Apostolskich. Na przemowie świętego Pawła jeden człowiek usnął, a że nie było miejsca, gdzie siedzieć, siedział na parapecie i wypadł z okna i się zabił. Ale Paweł go uzdrowił, wstrzesił. Ja boję się, że nie ma tego charyzmatu. Także na pewno, choćby powiedzmy sobie, Bogu dzięki, że jest miejsca w klęcznikach, nikt nie musi siedzieć na oknie, ale gdyby ktoś nagle wypadł z ławki i tak dalej, to niech liczy na polską służbę zdrowia. Aczkolwiek gdybyśmy mieli wiarę, to ta wiara by nam pozwoliła. O właśnie, gdybyśmy mieli wiarę, byśmy powiedzieli tej morwie, wyrwij się, przesadź z korzeniami, tej górze powiedz, żeby się przesadziła i ona przejdzie po prostu. To jest właśnie kwestia dopuszczenia Pana Boga do swojego życia. I wydaje się, że każdy z nas ma co tutaj w tym kierunku robić. I teraz w kontekście Saula mamy wybór Dawida. Więc jest to sytuacja bardzo trudna dla proroka Samuela. Po pierwsze, po raz drugi musi posłuchać Boga, który mówi: idź na baść do Betlejem, do Jessego, idź na baść mi króla. Więc tak, Samuel też musi się mierzyć ze sobą, bo no, dla niego się wydaje, że to bez sensu Bóg robi z tym królem. No ma już teraz nauczkę, można powiedzieć, Pan Bóg powinien się już nauczyć na tym Saulu, że będzie to tak, jak prorok mówił, że to pójdzie nie w tą stronę, co trzeba. No ale Bóg się okazuje pewnym niereformowalnym, że tak się wyrażę, i wraz chce namaścić kolejnego króla. A druga niedogodność Samuela jest taka, że przecież żyje król. Proszę pamiętać o tym, zresztą myślę, że czytaliście właśnie Księgę Samuela, pierwszą księgę i drugą, tak jak było to napisane na ogłoszeniu, czyli Saul żył. Saul całkiem dobrze się miewał. I teraz Samuel ma iść namaszczać za życia króla i jego następcę. Proszę sobie przypomnieć, co robili królowie, choćby taki Julius Cezar, ale nie tylko, imperatorowie rzymscy, ale nie tylko, co robili z kandydatami do tronu. Przecież było w historii mnóstwo władców, którzy potrafili własne dzieci pozabijać, tylko po to, żeby, broń Boże, nikt z tych dzieci nie zechciał ich zabić, żeby przejąć tron.
A teraz Samuel ma iść i ma namaścić na następnego króla. No i oczywiście idzie do Jessego, idzie do Betlejem. Betlejem, miasto chleba, tak się to mówi. Betlejem będzie dla nas bardzo ważne ze względu na Jezusa Chrystusa. W ogóle Dawid jest pewną zapowiedzią, typem, figurą Jezusa. Więc idzie do Betlejem i mówi w razie czego, powie, że idzie złożyć ofiarę. I on rzeczywiście idzie złożyć tę ofiarę, ale przy okazji tej ofiary ma namaścić króla. Więc prosi Jessego, by przyprowadził wszystkich swych synów. Pierwszy przychodzi Eliab, dorodny, wysoki, przystojny. I co myśli Samuel? To jest ten. Na dodatek jest pierworodny, więc skada idzie wszystko. Ale Duch mu mówi, Boże, to nie jest ten. No to prosi o następnych. I tak 7 przychodzi. Zostaje przedstawianych. I jakoś wie, że żaden z nich nie jest wybrany przez Boga. I pyta, czy macie tu jeszcze jednego? Jeszcze kogoś? Jest, ale on jest pasterzem owiec, gdzieś tam siedzi. No i kiedy przychodzi, to Samuel usłyszy głos. To jest ten, wstań i go namaść. Nie tak patrzy Bóg, jak patrzy człowiek. I proszę zobaczyć, że tutaj ten Dawid jest w ogóle nie brany pod uwagę. Można powiedzieć, jest mizerotą. Młody chłopiec. Pismo Święte mój, co wpisałem, był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Ale był młody bardzo. Nie był ani wysoki, ani postawny. A Bóg go zechciał wybrać. Mało tego, był takim, o którym nawet ojciec nawet nie sądził, że on może być królem, nawet go nie zawołał na tą ofiarę, nie zawołał go później na tą ucztę, żeby przedstawić go Samuelowi. Czyli można powiedzieć, że ten Dawid jest takim ostatnim, jakby nie liczącym się. I zobaczcie, że tutaj też już ta figura jest Jezusa. Narodzony w Betlejem jako ostatni, nie liczący się, mało znaczący, można powiedzieć. Ktoś, kto się nie przybija na pierwsze strony, można powiedzieć, współczesnych gazet. Ktoś, kto jest pominięty. Takim jest właśnie Dawid. I teraz jeszcze takie parę myśli, już końcowych. Co człowiek widzi? Co ja widzę? Jak ja patrzę? Na początku, jak człowiek patrzy na siebie i co widzi? Tu jest właśnie ta cała metoda pracy nad sobą, to co mamy w harcerstwie, która musi się zacząć od pracy nad poznaniem siebie. Poznaniem swoich plusów i minusów, tego co jest pozytywne i tego co jest negatywne. Swoich zalet, ale i swoich ograniczeń. Także to jest to. A co ja widzę w drugim człowieku? Psychologia się kłania, mówi o tak zwanym mechanizmie projekcji, który mówi o tym, że najczęściej widzimy w człowieku to, co widzimy u siebie. Czyli inaczej można powiedzieć, przez takie szkła, okulary patrzymy na drugiego człowieka, w jaki sposób patrzymy na siebie. Jeżeli jestem podejrzliwy wobec drugiego człowieka, to trzeba się zapytać, z czego to wynika. Jeżeli mam taką czy inną opinię oceniającą, podsumowującą drugiego człowieka, to się trzeba zapytać, z czego to wynika. Jeżeli u drugich ludzi denerwują mnie takie czy inne cechy, to już dawno kiedyś to ktoś powiedział, najpierw spójrz, czy sam tych cech nie masz u siebie. Najczęściej jest tak, że krytykujemy u innych to, co u siebie mamy do pracy. Na innych po prostu lepiej widać. To jest właśnie ta metoda projekcji, czyli przerzucamy na kogoś drugiego to, czym sami żyjemy. I druga rzecz. Prosić o taką łaskę, byśmy mieli patrzeć na siebie i na drugiego człowieka tak, jak patrzy Bóg. A jak Bóg patrzy na człowieka? Bóg patrzy na człowieka jako na swoje dziecko. Ukochane, jedyne. Ta prawda może być trudna do przyjęcia, dlatego że
Na świecie jest ponad 7 miliardów ludzi, a może nawet już więcej. 500 plus weszło. Chińczycy są też gorliwi. Teraz Turkowie zamierzają Europę też w ten sposób osłabić. Prezydent Turcji powiedział, żeby w ten sposób rozwalić Europę, by każda rodzina miała co najmniej 5 dzieci. Więc być może jest nas więcej niż 7 miliardów. I ktoś może powiedzieć, to co ja się taka liczę? Pchełka malutka w 7 miliardów ludzi. Kiedyś nawet miałem takie zwątpienie w Pana Boga, muszę wam powiedzieć. Działo się to we Francji, w Paryżu. Kiedy to właśnie był na pewnym placu. Mnóstwo ludzi tam było. I tak spojrzałem, tyle tych ludzi chodzi w tej weftę. Nawet się nie zastanawia nad Panem Bogiem, nawet nie wie, czy Pan Bóg istnieje, a jak wie, to nie zawsze się nim interesuje. Tak pomyślałem, czy Pan Bóg wie o tych wszystkich ludziach. André Frossard, ten, który pisał wywiady, przeprowadził wywiady z Janem Pawłem II, powiedział tak, Pan Bóg to jest ktoś, kto się nauczył liczyć tylko do jednego. Dla każdego, dla Pana Boga każdy z nas jest jeden. Jedyny. Zapytano kiedyś matkę, która miała kilkoro dzieci, które dzieci go najbardziej kocha. Dzieci mogą czasami, tak można powiedzieć, tłuć się o to, o względy rodzica. Ktoś może mieć poczucie, że mnie bardziej mama kocha czy tato, ale tamta matka się obruszyła i powiedziała, jak pan może tak pytać? Chociaż każde dziecko jest inne, chociaż każde dziecko ma swój charakter, temperament, jest dla mnie dzieckiem jedynym. I Pan Bóg patrzy na nas właśnie jak na swoje jedyne dziecko. Zostawiam was takim właśnie pytaniem, jak ja patrzę na siebie, w jaki sposób patrzę na drugiego człowieka, z czego to wynika i czy umiem patrzeć oczami Pana Boga, widząc w drugim człowieku dziecko Pana Boga. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki.